Siemanko, jestem Luzek, to jest Need for Speed 2015. Moi drodzy, zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. I tym razem chciałbym troszeczkę sobie przerobić moją Hondę, ale nie pod względem malowań, tylko tuningu, bo troszeczkę wydaje mi się, że ten drift jest tutaj zbyt nerwowy, więc wchodzę do garażu. Zobaczymy, co się uda z tym zrobić, jeśli w ogóle coś się uda z tym zrobić. Jestem sobie w garażu. Mam 21 tysięcy dolarów. Skąd? Nie wiem skąd, ale skądś mam. Tak, zbyt nerwowy drift, czyli tak, kąt skręcania na pewno. Reakcja na ruch kierownicy. Jeszcze mniejszy kąt sobie wezmę. Asysta driftu z hamowaniem? Czemu ja mam to włączone? Damn it! Moc silnika 655 koni mechanicznych. Ja dziękuję, kiedy ja aż tak stunigowałem ten samochód? Nie wiem, ale poprzednia część była droga. Tak, powinna być troszeczkę bardziej przyczepna. Jest. I może dzięki temu właśnie drift będzie bardziej taki gładki, taki spokojny i długi. Sprawdzimy to. Da się ładnie wchodzić bez hamowania w drift, chociaż to był dosyć gładki zakręt. Tutaj coś mamy do zdriftowania. Okej, nie ma tego efektu dziwnego jak na razie. O, właśnie tu możemy to przetestować. Tu jest ślimaczek, tak zwany, na którym zawsze miałem problemy, aby go zrobić do końca. Jest dość długi i ktoś tu śmiga, ktoś tu jedzie za mną, jakiś gracz. Może, ole, poleciał. On ma hurakana, skubany. Aha, to nie był gracz. To był po prostu jakiś hurakan. Nie wiem, czy on tu robi jakąś misję, jakiś wysik albo coś, ale zdaje się, że tak. Wow. Okej, ja tu sobie czekam na jednego z graczy. On tu, jeden z nich powinien zaraz do mnie przyjechać. Sobie jest tutaj. Nie wiem, stoi w miejscu, te boty też stoją w miejscu, dziwne. Chyba mi się wczytuje albo coś, albo mi zaraz zniknie, albo nie wiem, konsola mi wybuchnie, nie mam pojęcia, co się zaraz stanie. A tutaj też ktoś sobie tam jechał. Nie wiem, zajadę do niego, zobaczymy. Chcę. O, tutaj jest jakiś gracz, co by jedzie do mnie. O, z nim sobie mogę w sumie pojechać ten wyścig tutaj. Czy co to jest? Jednak chyba on nie chce się ścigać. No dobra, nie to nie. Gonimy go. Ogarnię, że ja się chcę z nim ścigać, czy nie. Czy on w ogóle chce się ścigać, czy nie, nie wiem. Teraz, czy on czasem nie jedzie samochodem z napędem naprzód i driftuje? Dobra, a co się stanie, jeśli podjadę sobie tutaj na wyścig? Czy koleś będzie chciał ze mną driftować? Czy on tu przyjedzie? Dobra, coś chyba będzie, coś chyba z tego będzie. Patrzcie, jedzie tutaj do mnie i uwaga, uwaga! A! Złapię cię! Chyba go złapał. Zaraz zobaczymy, czy się złapał. Ale nie wiem, czy on nie musiał się zatrzymać tutaj. Ale jest tu. Tylko nie wiem, czy on ze mną robi ten drift. Chyba nie. A może robi? Kurde, jedzie w tym samym kierunku co ja. Dobra, jest, udało mi się go złapać do tego, nie wiem, wyścigu. A kurde, dobra, jedziemy. Oh! Oh, shit. Zobaczcie, że jak tutaj się robi wyścig, to wszyscy gracze w sesji są dalej w sesji. W sensie w tym wyścigu. Nie mogą w nim co prawda uczestniczyć, ale mogą nam przeszkadzać. Kurde, dobry koleś jest. Strasznie mi idzie teraz w tej mojej Hondzie. Oj, strasznie. Będę musiał coś tu poprawić. Raczej popróbować, bo to ciężko zgadnąć, co będę musiał tu poprawić z tym tuningiem. Oj, słabo, on ma 45 tysięcy już. Ja tutaj na ręcznym próbuję, bo ciężko teraz wejść w tuning, naprawdę. Ale to bardzo dobrze, że się właśnie ścigam z innym graczem, który jest znacznie lepszy ode mnie, bo widzę teraz, co muszę poprawić jeszcze, aby być lepszym. Widzę po prostu poziom mojego grania, widzę poziom czyjegoś grania. Chociaż może wydaje mi się, że ten gracz jest dosyć dobry już, bo
dobrze tam śmigał, jak za nim jechałem. No to też jest kwestia dostosowania swojego samochodu do swojego stylu jazdy i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj sobie radzi dobrze. No mi idzie kiepsko, nie ukrywam. Kiepscizna po całości. Ale tu widzę, że można sobie jakoś ciekawie pojechać. Zaraz zobaczymy. Zostało 10 sekund. Lipnie mi poszło. On ma już 100 tysięcy, miałem 62 chyba. Dostałem... Coś tam dostałem chyba, nie wiem co. Czy ja wygrałem, czy nie wygrałem? 15 tysięcy expa dostałem. Tutaj jakieś dodatkowe punkty. Ogólnie za rywalizację z graczami tutaj online dostaje się sporo tych punktorów. Akcja na ruch kierownicy, damy szybszą, ale chciałbym, żeby troszeczkę było bardziej przyczepnie, więc zmniejszę ciśnienie w oponach przednich i tylnych. I zobaczymy, co mi to da. Tutaj jest ogólnie też taka porada, jeśli chcesz, aby twój samochód był prowadził lepszy, taki stabilniejszy drift, to po prostu zwiększ przyczepność. I zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Nie wiem, czy uda mi się taki dobry... Tu trzeba dużo czasu spędzić, testować ten tuning, co na co wpływa, żeby poznać każdy parametr, jak się zachowuje po modyfikacji tego parametru, jak się zachowuje nasz samochód później, więc... No tu trzeba spędzić trochę czasu przy tym. Ale spoko, mam dużo czasu. Damy radę. Na pewno jest lepiej. Amy dzwoni do mnie z jakimś zapytaniem. Na pewno powinno być lepiej, ale zobaczymy. Przede wszystkim chodzi o długie, ładne drifty, tak? No tutaj zawsze ładnie mi wychodziło, a na ciasnych? No i to i tak w praniu wychodzi, bo tutaj na początku zawsze idzie dobrze, a później okazuje się, że a dupa i jadę po bandę. Dobra, startujemy. Podoba mi się ten start ogólnie. Czy to jest drift synchroniczny? Chyba nie. Mogę sobie jechać przodem. O, 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 jest troszeczkę inaczej. Będę musiał do tego troszeczkę przywyknąć. Zobaczymy. Okej. Całkiem w pytkę. Znowu nie mogę samochodu opanować. Dobra. Teraz tu są same takie proste zakręty. Mimo to i tak mogę coś zwalić. Ale ciekawe, jak by poszło na tych ciasnych. Wydaje mi się, że teraz troszeczkę Honda... Troszeczkę. Na pewno dużo mniej raptownie, bardziej spokojnie się zachowuje na tych driftach. O, tutaj na przykład chciałem wejść w drift na tym takim gładkim łuku i mi nie pykło, teraz tak samo. Zresztą i tak nie muszę się starać teraz specjalnie, żeby driftować, bo już mam grubo ponad wymaganą liczbę punktów. Ale zauważcie, że te drifty są teraz bardziej gładkie. Nie są takie nerwowe, samochód nie osiąga jakby maksymalnego kąta od razu, tylko tak po prostu zachowuje się lepiej, moim zdaniem. Myślę, że odrobinę w prawy i nauczę się jeździć tym autem, tym tuningiem tak jak trzeba. Jeszcze muszę się troszeczkę przyzwyczaić, ale myślę, że powinienem dać radę jakoś to ogarnąć. Dobra. Za duża prędkość. Wydaje mi się, że muszę jeszcze to ciśnienie podwyższyć w tylnych oponach. Bo mamy za dużo przyczepności. Tak mi się tylko wydaje, nie wiem. Cholera. Ogólnie nie jest źle, ale jeszcze coś muszę tutaj poprawić, na pewno.
Okej. Ile ja mam w ogóle kasy? Trochę tam uzbierałem, ale też cały czas wydaję na tuning. Ten tuning jest drogi. Jest tak drogi jak kupienie nowego auta. Więc myślę, że powoli zacznę zbierać sobie na nowe auto. Te moje samochody są już na tyle dobre, że nie muszę tutaj wsadzać nie wiadomo jakich części, żeby kończyć to kolejne zawody. Są jakieś chyba końcowe zawody albo coś. Nie, to jest sprint. Mam nadzieję, że dam radę jakoś. Ale oni chyba nie są. A nie, coś tam się wynurza z tego peletonu tam z tyłu. Ach, kurde. Straszne to jest. O, właśnie teraz pod liftem nie możesz opanować samochodu. No to jest. Ach. Nie da rady nim skręcać wtedy. To jest najgorsze. Czuję się jakbym, jak pierwszy raz jeździłem na rowerze z tymi pedałami na zaczepy. Ja się nie mogłem odczepić, nie umiałem przy stawaniu po prostu. Zatrzymywałem się na rowerze i po prostu spadałem, to jest fatalne uczucie. I takie uczucie właśnie towarzyszy mi podczas gdy kończę tutaj drift. Nie mogę nic zrobić z samochodem, bo nie da się nim skręcać wtedy. To jest okropne. Ale niestety taki jest ten NFS. Trzeba z tym dealać. Mam nadzieję, że... Nie wiem, to może jest jakiś bug albo coś. O kurde, zobaczcie. Na ścianę pojechałem. Znowu nie mogłem skręcić po drifcie. Może trzeba po prostu po każdym drifcie użyć hamulca ręcznego, żeby samochód skręcił. To jest takie... nieestetyczne. Dobra, muszę wygrać. Widzę, że oni coraz szybciej jadą. Prawdopodobnie uczą się w jakiś sposób mojego stylu jazdy, a żeby jechać jak najszybciej, coraz szybciej. Ale spokojnie, ja się jeszcze umiem ramować, nauczyłem się tego w Need for Speed World. Więc jak będą mi tutaj za bardzo poskakiwać, to ja tutaj zadziałam odpowiednio. O proszę. Tutaj mamy metę, trzeba uważać. I zaliczone, kurde! Było dosyć trudno, nie powiem, ale 12 koła jest w kieszeni. To jest naprawdę dużo kasy jak za wyścig. Ciekawe, czy on będzie tutaj jeszcze odblokowany. Zaraz sobie zerknę. Bo jeśli tak, to będzie fajna opcja do zarabiania kasy. Zaraz, to pewnie był jakiś wyścig. Tutaj już nie mogę wziąć udziału, bo mam za dobry samochód. Można wziąć w tym udział. Ale dostaje się mniej kasy, 8 tysięcy i 19 tysięcy expa. Także niestety, niestety. Myk. Tutaj jeszcze coś mamy, no tak, tutaj jest to samo. Niestety nie można tyle samo kasy zgarnąć za to. I tu mamy bunkier. Zobaczymy sobie cutscenkę u Manu, zobaczymy co on tam porabia ciekawego. Manu zawsze przeważnie siedzi ze Spike'iem, mimo że zawsze go rypie za to, że Spike nie potrafi driftować. O, okej, okay. Pijamy. O, teraz nie siedzi ze Spike'iem, tylko siedzi z tym Niemcem. Just like that. Ames. You could build a Hunosaurus Rex. Wow. Then I'd have to worship you. Well, you'd have to get in line, bae. Hey, wait. No. You don't worship me already. What? From afar and with total respect. Okay, then. I mean, I knew it. I just needed to hear it. No, wiedziałem, że on się tutaj pojawi, ten wariat. You are still clowning around with these fools, man. Be quiet. Watching donuts. No, Spike.
You need to watch this. Even your hating ass has to give Block props. You're gonna make me feel all warm and fuzzy inside. Watch it. Seriously, old man, it's top of the line. Top of the line. Check that. I heard he has to. Widziałem ten filmik, a wy? Takes him like a day to shoot this little gravel sling. Huh? So dope, man. Anyone can cut stuff together on a laptop and make it look good. Oh. What's it gonna take to convince you then? Huh? All I'm saying is you take away all the movie magic. Mm-hmm. And what's left? Okay. Mm-hmm. Okay. Hey, come on now. Let's say we shoot a run in one take, no edits. Yeah, right. Wait, what? A one take Gymkhana. This ain't any old Gymkhana. We gonna recreate Ken's run move for move. Ja się na to nie piszę. Let's do that. Boom, okay. One, two, three. We'll be accepting your apology shortly. Okay. Yeah, cash, plastic, it's all good. I'ma scout some looks, I'll pin you. Oh, we gonna rock this. Ciekawe, jak to zrobimy. Nie wiem, które jest tamty, on chce konkretnie odtworzyć, ale to będzie przerypane. Dobra, nowy element w sklepie, wysoko wydajny zapłon, coś tam. Ile mam kasy? 21 tysiaków. Mało, muszę zdobyć dużo kasy, żeby kupić zajebisty jakiś samochód. Jakiś taki ekskluzywny, jakiś taki zajebisty. Tu mamy Robin. Zobaczymy, co ona będzie chciała z nami zrobić. Ryba bez wody. Jedźmy. Zaczynamy. Weź udział w wyścigu na torze z Robin. Let's go! Pokaż Honda, na co cię stać. Tutaj jest wyścig na torze, okrążeń mamy dwa. To właśnie lubię w NFS-ach. Nie miliard okrążeń, tylko masz dwa okrążenia i tyle. Nie lubię ogólnie jeździć wyścigów okrążeniowych, tym bardziej jeśli jest więcej okrążeń niż trzy. To już w ogóle. Fuck. Dobra, nie chcę z wami gadać, nie mam czasu, teraz się ścigam. Kto by gadał przez telefon, robiąc drifty, no hej! Spadaj! Ach! Dobra. Okej. Jakoś poszło. Ops. Dobra. Tutaj mamy długie łuki, więc powinno pójść spoko z tym driftem. O, za duży kąt. Dzwoni Manu, pewnie już znalazł miejscówkę. Okej. Będziemy nagrywać filmik, See you out there, man. No i okej, ukończyłem sobie bez jakichś większych problemów. Kilka cracks było, jak widzicie na mojej Hondzie. Troszeczkę się to uwieczniło. Prawdopodobnie odblokowałem nowe części, bo jest nowy poziom. Tak, jest nowy element w sklepie, butla Nitro. Odblokowane. Manu wymyślił miejscówkę, gdzie możemy zrobić... Gekhym, nie wiem, jak to się czyta. Tak, więc będziemy robić to już w następnym odcinku. Będziemy robić tę misję u Manu. Jestem strasznie ciekawy, jak to będzie wyglądało. No ale ogarniemy sobie to już na pewno następnym razem. A tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.